Witam wszystkich, przede mną quadcopter X252 firmy XK Innovations. Jest to quadcopter klasy 250, posiada bezszczotkowe silniki oraz podgląd wideo w czasie rzeczywistym, czyli FPV. Jest to tak naprawdę zabawka, z którą można zacząć przygodę właśnie z FPV. Zobaczymy, co jest w środku. Jest quadcopter, LEDy, kamerka, miejsce na baterie. Zostawię przejściówkę do baterii. Bateria jest na 7,4 V. Dosyć mała w zasadzie, ale zobaczymy, jak będzie. Zostawię antenkę na 5,8. Czytnik kart SD. Monitorek do podglądu wideo. O, nawet działa. Trzeba naładować. Zostawię ładowarka, bardzo prosta, czyli ładowanie odbywa się poprzez wsadzenie przejściówki z baterią do ładowarki. Zostawię zapasowe śmigła oraz prawdopodobnie ładowarka do monitora. Ładowarka do ładowania baterii LiPo, czyli tego. I ostatnia rzecz. Aparatura. Wygląda całkiem fajnie. Siedmiokanałowa. Aby włączyć, potrzeba 6 baterii AAA. W zasadzie AA. Dobra, spróbuję uruchomić aparaturę, jak i quadcopter. Monitor jest nakładany na aparaturę. Tu jest taki zatrzask, trzeba mocniej wsadzić. Ale raczej nie będę teraz tego robił, bo pewnie łamie. Pierwsze co to aparatury wsadzamy pewnie. Aparatura uruchomiona. Włączam monitor. Jest to obraz. Jest obraz z naszego quadcoptera. Czyli instalacja FPV bardzo prosta. Pytanie, jak z uruchomieniem. O, widać, że aparatura jest połączona już z kopterem.
No i proszę bardzo, tak naprawdę nie trzeba nic robić, żeby uruchomić quadcopter, bo już działa. Zmiana trybu flotu. Nie wiem, co to jest. Flipki. Dobra, dzięki za oglądanie. Czas na loty.